Powrót do szkoły nigdy nie był lepszy. Do zgarnięcia nagrody o wartości 30 000 złotych. Bierz udział w ekstra eventach. Wbijaj na casedrop.eu i sprawdź najnowszy event. Back to school. Dycha. No zobaczmy, teraz ważne starcie. Bymas. To jest Bymas, więc on jest obity, więc powinien Dycha trafić. A, ale Dexter, co to był za headshot? Nieprawdopodobny. Już blisko jest... O, co to było? Dexter! Nie no, to najbardziej magiczny strzał podczas tego turnieju, jak dla mnie. To, co... Zrób mi loada! Ten drugi frag wcześniej nie trafiał, teraz doskonale jak Indres odpowiedział. On z tej petki dał sobie radę, ale olofajster! Ojojoj! Kappa. Taki magik, patrz, od drzewka się odbije. Miała. Ty dajesz? Zwiesiło mi grę! Ja pierdolę! Dobrze, co? Ja. O mój Boże, nie wierzę, nie wierzę. Nie pierdol. Ej. To tylko by te sceny. Show us your drinking beer. There you go, this is the beer, brother. You know what is it? This is the granat, brother. This is the granat, the fruit. The granat, the fruit. Ciekawe, czy ktoś tego nazywa. Jarek ma dobry ten English. No, dobry. The fruit, the granat. Rzeczkę pana nie tracam, tylko jasną łukaj. Po prostu czekała na radę. Dwie osoby, drugi mogą jeszcze. To ja mogę. Chodź do mnie na banan i na łeb. Bo tą postać można odkryć już, bo od niej zaczynamy. Dobry pomysł. To taka, to moja prywatna inwencja twórcza, to jest nieoficjalna część kampanii. A, po nogach trzeba strzelać, jest glitch wtedy. Ała, co jest? Dwóch. Ta, długo. Zaszuję ci, Pago. Ej, bij się super. No. Banan. Banan, ja zabijam. Banan las, Pago, banan. No. Banan, kible. Ej, isa. No zabrał mi, zobacz. Ale najebałem. Dobrą pozycję, bo patrząc w tym momencie właśnie z czym walczy Lucky, a przede wszystkim jeżeli chodzi o te punkty zdrowia, no to Barti ma tutaj wiele do powiedzenia, chociaż sam Lucky jeszcze nie tak dawno rozbroił paczkę w smoku. Wszystko jest możliwe, chociaż wydaje mi się, że tym razem to będzie szalony pomysł. Lucky! Co to było od niego? Łapiemy się za głowę, gościu! Tak nie wolno, na pewno nie w tej fazie. 9-4. Przecież ten człowiek ma 18 lat. On powinien hasać sobie po FPL-u, próbować może robić takie rzeczy, ale nie na Majorze, nie w Sztokholmie, nie w sytuacji, w której takie akcje. I to przecież jedna po drugiej. Pozycja Robson. Tutaj musi zrobić robotę. Spalona rampa i jest też smoke. Niecelnie Robson i pomylił się w takim momencie. Dycha z eliminacją. Tu już pilnuje rampy. Plant w toku. 15 sekund. Za chwilę Dycha może zaskoczyć. Co? Dycha! Co? Dycha! Ależ to zrobił! No to wszystko kamerował Ejkur. Po prostu nawet nie miał tej szans. Ejkur stanął jak kamerzysta na bombsite dolnym na niuku. A Dycha jak bohaterki na akcji. Po prostu. Fenomenalne strzały Dychy i to jest... No właśnie, to też mi się podoba, że tutaj raz było, no teraz okej, było coś się działo na placu, bo tam zrobili takiego fejka, prawda? Ale to i tak, raz wejście na górę, raz wejście na rampę i tu już się Mouse musi bać o te pozycje. Także tutaj, oj, wejście do wężu błyskawiczne, zobaczmy jak ruszyli zawodnicy terrorystów. Jeszcze Dexter, on nawet nie wie co się wydarzyło, nawet nie wie, że tam do wentów zbiegła cała ekipa niemalże, ekipę terror. 1,35 paka! Wcześniej wejście na shifcie na rampę, teraz błyskawiczne wejście do wentów, bomba podłożona na bombsite dolnym, Dycha już kontrolujący wenty, naprawdę będzie ciężko zawodnikom Hades! Hades! Piękne 3 eliminacje na placu, no nie mieli gdzie pójść gracze Mousesports, przecież wenty pilnowane przez Dychę na rampie, no okej, można próbować odbijać bombsite dolny z rampy, ale odbijanie BS-a dolnego z samej rampy to nie ma żadnych szans wyjścia, oni musieli iść na Fenix i o tym wiedział Hades, to też jest wszystko przygotowane, pozycja Dychy, który pilnuje wentów i Hades, który pilnuje przejście na Fenix, on wiedział, którędy będą rotować zawodnicy CT, doskonałe ustawienie Hadesa, fenomenalne 3 fragi naszego snajpera i... Bo już zajęte te pozycje przy rampie, ale te ofensywne już po drugiej stronie rampy. już umożliwiające nawet wejście za chwilę do bombsite'u. Tu Broki zapomnieni. No. Coś się wydarzyło. Oj, serwer padł chyba w takim momencie. To nie tylko Broki, tak coś się stało. Nie wierzę w to, co się wydarzyło. W takim momencie taki lag serwera. To się nie zdarza zbyt często. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne, co tu się wydarzyło. Lag serwera w takim momencie. No i to kosztowało życie Jama. On ze snajperką zaatakował właściwie do respada terrorystów. Chociaż Fragda Bastera. Oczywiście to byłaby wielka tragedia dla Virtus Pro, gdyby taką rundę przegrali. Po takim lagu, no i Twist zostaje sam. Pierwszy raz widziałem Jama grającego agresywnie z AWP. No właśnie. Tylko dlatego, że zblokowało, ale Twist to teraz zagrał, ale to było za mało. Chyba coś? No mi dużo. Okno będą raszać. Chodźcie. Jadą okno. Jedziemy. Dużo, trzech do respa. Jeszcze jeden bez. Ojej. Kurwa, jacy zamknięci. Za jedynką. A co? Ejs! Za jedynką. Woo! Jedziemy! Ale forma jest. Ja na pan Paweł w tym meczu, kurwa, powiem szczerze.